Co to? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu webinarowym z cyklu sieciowego naszego, sieci dyrektorskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam bardzo serdecznie naszych dzisiejszych prelegentów, prelegentki i prelegenta. Chwilkę, troszkę więcej o nich powiem później, a na razie o temacie. Będziemy dzisiaj zajmowali się nadzorem pedagogicznym, który sprzyja współpracy i rozwojowi szkoły. I to określenie z jednej strony może być uważane za dość oczywiste, no bo wiadomo, że chodzi o rozwój szkoły, ale czy chodzi o współpracę? Tutaj mam wrażenie, że odpowiedzi mogą być bardzo rozmaite i będziemy próbowali się temu przyglądać z perspektywy różnych osób w różnych szkołach sprawujących nadzór pedagogiczny. Będziemy się przyglądać temu, w jaki sposób nadzór może sprzyjać wspólnemu działaniu nauczycieli, wspólnemu namysłowi nad rozwojem szkoły, wspólnemu odpowiadaniu na pytanie, co jest ważne. A dlaczego wspólnemu? Nie dlatego, że to jest jakiś dogmat albo ideologia, tylko dlatego, że wyobrażamy sobie w Centrum Edukacji Obywatelskiej, że szkoła wtedy dobrze działa, kiedy wszystkie środowiska w niej funkcjonujące skupiają się na jakości uczenia się uczniów i biorą za to uczenie się uczniów odpowiedzialność. I wydaje się, że również nadzór warto, żeby był taką procedurą, która sprzyja owemu wspólnemu braniu odpowiedzialności za jakość uczenia się uczniów. Pozwolicie Państwo, że jeszcze dwa słowa o gospodarzu, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pozarządową, dużą i od dawna już istniejącą, która współpracuje ze szkołami, próbując inspirować i po tej inspiracji bardzo zapraszamy na różne nasze kanały komunikacyjne, nasz blog, naszą stronę, także na Facebook. Oferujemy również szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych. Warsztaty, jeżeli nie są elementem złożonych, finansowanych przez sponsorów programów, są płatne, ale bardzo się staramy, żeby ta płatność była dostępna dla szkół. Zapraszamy też do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej, które odnoszą się do bardzo wielu różnych ważnych i aktualnych problemów, z którymi mierzą się szkoły, a też wyzwań związanych z ich rozwojem. Taki nabór do części z nich będzie się odbywał już w czerwcu. One się oczywiście dzieją, jest tych programów wiele, dzieją się stale, ale niektóre się otwierają i będzie można skorzystać z dostępu do tych programów. Tutaj parę takich dobrych zdań na nasz temat i cyfr, które pokazują, że wiemy, o czym mówimy, kiedy mówimy o oświacie. Tutaj widzą Państwo zakres aktywności Centrum Edukacji Obywatelskiej, programy, które realizujemy. Są one w takich 6 dużych grupach tematycznych, od Pomagaj się uczyć, poprzez Angażuj obywatelsko, Ucz otwartości, Otwieraj na kulturę, Wyjaśnij politykę, Odpowiadaj na globalne wyzwania. Te globalne wyzwania to na przykład migranci albo wyzwania związane z tematyką ekologiczną. Podałem akurat ten przykład ze względu na tą, na bieżącą, ważną tematykę, która zaprząta głowy dyrektorskie i nauczycielskie. A tutaj oferta dla Państwa. Bardzo chcę ją zarekomendować gorąco, ponieważ od pewnego czasu szkoły, które współpracują z CEO w ramach wielu programów, ich dyrektorzy i wicedyrektorzy, dyrektorki i wicedyrektorki, spotykają się na letniej szkole dyrektorów. Ale ta letnia szkoła dyrektorów w latach ubiegłych była przedsięwzięciem dość zamkniętym, czyli takim skierowanym właśnie do uczestników naszych programów, a ponieważ zainteresowanie tą szkołą było dosyć duże, w związku z tym postanowiliśmy przygotować w tym roku formułę otwartą,
zwłaszcza dla Państwa, czyli osób, które zaglądają na nasze webinary Odpornej Szkoły dla Dyrektora. Rzecz będzie się działa 18 i 19 sierpnia. Można będzie tam po pierwsze spotkać się z kolegami, koleżankami, porozmawiać na różne ważne tematy. My chcemy uczynić taką osiową, takim osiowym wątkiem Letniej Szkoły Dyrektorów kwestie właśnie współpracy, współdziałania, budowania wspólnej odpowiedzialności za jakość szkoły wewnątrz społeczności szkolnej. Stąd wydaje mi się, że można tam rzeczywiście będzie uzyskać wiele, wiele rozmaitych inspiracji, a też pobyć w przyjemnym miejscu i wygodnym przez 2 dni. Na czacie, jeśli Państwo go sobie otworzą, znajdą Państwo linki do formularza rejestracyjnego i do regulaminu. On precyzuje szereg szczegółowych informacji na temat tego przedsięwzięcia. Na razie nie będę o nim więcej opowiadał, bo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej czasu zostawić naszym prelegentom, ale bardzo gorąco polecam zainteresowanie się tą propozycją. Gdyby ktoś nie zauważył linku albo nie był w stanie go skopiować i kliknąć, to na naszych stronach znajdzie informację o tej ofercie. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, taka bardzo bym powiedział nagła, ponieważ wydarzenie będzie miało miejsce jutro o godzinie 19. Zapraszamy na webinarium, które przygotowujemy w ramach cyklu Polska, Ukraina razem w szkole. To webinarium będzie poświęcone bardzo żywemu, jak sądzę, dla wielu pracowników szkół, dla wielu dyrektorów, dyrektorek, nauczycieli, nauczycielek. Chodzi o ocenianie i klasyfikację uczennic i uczniów z Ukrainy. Obecny tutaj prelegent Darek Zelewski zarekomendował też jedną ze swoich nauczycielek, która będzie brała udział w tym webinarze, ale będzie tam również więcej specjalistów od różnych przedmiotów. Zachęcamy Państwa bardzo do przekazania zaproszenia nauczycielom, ale też jeżeli sami zechcielibyście posłuchać o dobrych praktykach związanych z ocenianiem uczniów, którzy znaleźli się przecież w szkole właściwie w połowie roku szkolnego albo nawet po połowie roku szkolnego. Niektórzy z nich pojawiają się jeszcze do tej pory jako nowe osoby, a wątek klasyfikacji nie został w sposób specjalny, tak jak dla oddziałów przygotowawczych, uregulowany. Będziemy się zajmować na tym spotkaniu głównie ocenianiem w ramach klas ogólnodostępnych, czyli tam, gdzie uczniowie i uczennice z Ukrainy trafili do klas ogólnodostępnych, czyli tam, gdzie ten dylemat może być poważniejszy niż w oddziałach przygotowawczych. W trakcie naszego webinarium, tak jak zwykle, bardzo zachęcamy do aktywności na czacie. W miarę możliwości, jeśli nasi prelegenci będą w stanie odpowiedzieć na te pytania i je zauważą na swoich czatach, to odpowiedzą. Być może też uda się wprowadzić te wątki do naszej rozmowy. Zatem bardzo, bardzo zachęcamy do zadawania pytań, ale też dzielenia się własnymi refleksjami, ponieważ nasza sieć, oprócz tego, że dostarcza doświadczeń prelegentów, że pokazuje pewne dobre praktyki, odnosi się do ważnych wyzwań, to jest też okazją do spotkania i rozmowy między dyrektorami i dyrektorkami. Zatem zapraszamy do zadawania pytań, ale też dzielenia się własnymi opiniami. Jeżeli chodzi o zaświadczenia, to tak jak zwykle na naszych webinarach pod koniec naszego spotkania udostępnimy link do zaświadczenia na czacie. Będzie można w niego kliknąć i następnie otrzymać zaświadczenie. Poinformuję też dla porządku, ponieważ dzień mamy, jak Państwo wiedzą doskonale, pewnie lepiej niż ja, dość gorący z racji egzaminów. Bardzo przepraszam za to połączenie takich wyzwań, ale staramy się realizować nasze webinary zawsze w tym samym dniu miesiąca, to jest ostatnia środa o 12. Tak wypadło, że są egzaminy.
Mamy nadzieję, że ci z Państwa, którzy nie będą mogli tego webinaru obejrzeć, a chcieliby, będą mogli zobaczyć go nagrany. Do wszystkich osób, które się zarejestrowały, wyślemy link do nagrania, ale można go również znaleźć samodzielnie na naszym kanale YouTube. Myślę, że już jutro będzie to nagranie dostępne i będzie można tam zaglądać. No właśnie, i przechodzę do tego, co najważniejsze. Nasi prelegenci, którzy opowiedzą o swoich dobrych praktykach związanych z nadzorem. Są to doświadczone osoby dyrektorskie, jak to usłyszałem od kogoś w CEO, które funkcjonują już nie jeden rok w tej roli, ale jednocześnie mają też taką zaletę związaną z występowaniem podczas webinarów, że mają w tej mierze doświadczenie, jak również zajmują się prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, ale także dyrektorów szkół. I w związku z tym reprezentują nie tylko swój punkt widzenia, ale też często podczas spotkań z dyrektorami słyszą o rozmaitych wyzwaniach, które pojawiają się w pracy dyrektorskiej. I dlatego właśnie postanowiłem poprosić o to, żeby tutaj zechcieli się tym swoim doświadczeniem podzielić. Gościmy Jowitę Panek, wicedyrektorkę szkoły z Wrocławia, osobę wielu specjalności, ale również trenerkę szkolącą w oświacie, trenerkę wspomagania, a także trenerkę uważności ITUS. Annę Wojkowską, witam serdecznie bardzo, doświadczona dyrektorka szkół, również trenerka z certyfikatem oświatowym, specjalistka w zakresie kompetencji kluczowych, i Dariusz Zelewski, dyrektor szkoły w Kartuzach, który współpracuje z nami już od bardzo, bardzo jako asystent szkół w ramach programu CRS, ale także i być może z punktu widzenia pracy z dyrektorami jest to ważne doświadczenie, jest dyrektorem konsultantem w ramach studiów podyplomowych liderów oświaty, jest również konsultantem dla organizacji pozarządowych w kwestiach związanych z relacją z podmiotami funkcjonującymi w systemie oświaty. Bardzo się cieszę, że się zgodziliście i już nie przedłużając, chcę tylko powiedzieć o takim naszym punkcie widzenia na nadzór pedagogiczny. Jak mówię naszym, to mówię o Centrum Edukacji. Otóż na skutek rozmaitych procesów zmian w prawie ten nadzór się oczywiście, jak Państwo doskonale wiedzą, zmienia. Nie ma już w nim od ubiegłego roku ewaluacji wewnętrznej. Motywacja związana z tą zmianą była taka, przynajmniej publicznie głoszona, że ta ewaluacja generuje duże takie potrzeby związane z tworzeniem wewnętrznej biurokracji, dlatego ją zlikwidowano. Ja rozumiem, że wielu z Państwa może to rzeczywiście odczuwać jako pewnego rodzaju ulgę. Natomiast to, co z naszego punktu widzenia może być w tym niepokojące, to, że trochę odwraca uwagę właśnie od tego uspołecznienia nadzoru, czyli od takiego działania, które czyniłoby nauczycieli trochę współodpowiedzialnymi za jakość poprzez aktywne funkcjonowanie w nadzorze, także w procesie nadzoru pedagogicznego, tak żeby nie był on tylko działaniem kontrolnym, działaniem sprawdzającym, ale też działaniem, które w sposób uspołeczniony organizuje jakąś debatę wewnątrz szkoły na temat tego, jaka powinna być jej jakość i co trzeba zrobić, żeby ta jakość była jak najlepsza. I poprosiłem, aby prelegenci zechcieli się podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie, pokazując różne aspekty nadzoru. Mamy taką tutaj możliwość,
pokazania tych doświadczeń, na przykład od strony narzędziowej również, bo Ania Wojkowska będzie mówiła o wykorzystaniu narzędzi, które uspołeczniają pracę z nad nadzorem. Darek powie o spójnym, takim systemowym przyglądaniu się procesowi uczenia się, a Jowita o związku między nadzorem pedagogicznym a rozwojem zawodowym nauczycieli, doskonaleniem zawodowym i szeroko pojętym wspomaganiem. Zapraszam bardzo prelegentów do komentowania wzajemnie swoich wypowiedzi, zadawania pytań. Ja postaram się moderować ten proces. Jeżeli przyjdzie Wam do głowy podzielenie się własnym doświadczeniem w kontekście wypowiedzi kolegi albo koleżanki, to jest na to miejsce, a ja spróbuję zadbać o to, żebyśmy się zmieścili w czasie. Zapraszam zatem Anię do wypowiedzi i oddaję głos. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja pozdrawiam z Jaworzna, dzisiaj deszczowego, ale myślę, że Państwo jesteście w dobrych humorach. Tak, nadzór w chmurze. Będę Państwu chciała pokazać to, co w czasie pandemii zyskaliśmy, żeby tego nie stracić. Tak? Jeżeli mieliśmy takie dobre doświadczenie z wykorzystania narzędzi informatycznych właśnie w czasie pandemii, to być może nie rezygnujmy z tego. Będę tu mówić akurat o Office 365, co nie znaczy, że tych podobnych narzędzi nie ma w innych systemach. Jak najbardziej w Google'ach też są takie narzędzia i zachęcam, bo ułatwia to pracę. Ja jestem z wykształcenia matematykiem, informatykiem, więc możecie powiedzieć, że jest mi łatwiej w tych narzędziach, ale myślę, że wielu dyrektorów jednak w tej technologii informacyjno-komunikacyjnej dobrze się orientuje i na co dzień ją wykorzystuje. A skoro ona jest, to myślę, że warto z niej korzystać i ułatwiać sobie. Ona bardzo ułatwia komunikację. A komunikacja jest bardzo ważna i w nadzorze, i w naszej współpracy z nauczycielami. I to będę podkreślać, bo dla mnie najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o zarządzanie w szkole, to jest współpraca. Czyli te nasze relacje z nauczycielami, żeby były one jak na najwyższym poziomie, bo wtedy przynosi to fajne efekty. I teraz takie praktyczne moje wskazówki, co można wykorzystać właśnie z Office 365. No, pierwszym narzędziem to są Teamsy. Nie Przemku, jeszcze chwilkę, tak? Jeszcze jesteśmy w Teamsach. Przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. W Teamsy, słuchajcie, to narzędzie, które było do prowadzenia lekcji. Ale jeżeli dyrektor zauważył, że może przez Teamsy łączyć się z Radą Pedagogiczną, może sobie tam pewne rzeczy do plików wrzucać, to bardzo dobrze, bo to można zostawić, tak? Ja czasem spotykam się nadal przez Teamsy z Radą Pedagogiczną, na przykład kiedy mam coś na szybko z nimi do omówienia, zamiast zbierać całej Rady na przerwie, gdzie wiadomo, część nauczycieli jest jeszcze na lekcjach, na dyżurach, to robię to po prostu wieczorem, umawiam się, słuchajcie, połączymy się o 19 na 15 minut i omówimy ważną sprawę, tak? Mamy również inne narzędzia, na przykład WhatsAppa, którego wykorzystujemy do szybkich spraw, do wrzucania tam takich tematów, które są na teraz, ale jeżeli potrzebuję już zasięgnąć ich opinii, to właśnie spotykam się z nimi przez Teamsy. W tych Teamsach jeszcze są pliki i to jest bardzo fajne narzędzie, bo ja, słuchajcie, odkąd się właśnie pojawiła pandemia, do plików wrzucam całą dokumentację szkolną, z którą się ma nauczyciel zapoznać. Czyli co tam jest? Protokoły Rady Pedagogicznej, wszystkie sprawozdania, zamiast nauczyciel na koniec roku, zawsze u mnie było tak, że przesyłał te sprawozdania na sekretariat. Tak, sekretariat to grupował, wrzucał do folderów i później ewentualnie drukował, jak było nam to potrzebne. Teraz zakładam w folderze pliki, znaczy w plikach folder sprawozdania i nauczyciele
po tam powiedzmy półroczu, czy teraz po całym roku, bo stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy robić półrocznych sprawozdań, że nie jest to potrzebne. Jeżeli to potrzebują nauczyciele, to sobie robią takie śródroczne, żeby mieć przygotowanie na koniec roku, ale tak naprawdę od nich wymagam dopiero na koniec roku wrzucenie tych wszystkich sprawozdań z pracy zespołów właśnie do tych plików. No, później te sprawozdania wykorzystujemy w nadzorze, prawda, do opracowania wniosków. No wiecie co, ewaluacja wewnętrzna jakby odeszła ze szkoły, ale ewaluacja myślę, że nie może w ogóle odejść, bo przecież zastanowienie się nad swoją pracą i przemyślenie tego, co się do tej pory zrobiło, to się nie zmieniło i myślę, że każdy z nas wie. Sam ten dokument ewaluacji wewnętrznej się zmienił i nie przeprowadzamy właśnie tego tak, jak to było w przepisach, ale ewaluacja własnej pracy myślę, że nadal zostaje i wszyscy możemy ją tutaj przez to narzędzie wykorzystać. Słuchajcie, jak ja tu wrzucę protokoły Rady Pedagogicznej, to każdy nauczyciel może sobie ten protokół przejrzeć. Co ja tu jeszcze wrzucam? Arkusz obserwacji lekcji, tak? Plan nadzoru, więc nauczyciel wie, kiedy ma obserwacje, przy jakiej klasie, bo ja wszystko piszę i w jakim miesiącu. No nie wie konkretnej daty, nie, ale ja z tego też nie robię jakiegoś wydarzenia takiego, w którym ma się specjalnie przygotować. Proszę, że ma być to normalna lekcja, ma się nie stresować, nie denerwować. Jeżeli bardzo chce nauczyciel, to ja mu mówię, kiedy to jest, ale w Teamsach, tu w tej zakładce pliki, ma przygotowane wszystko. On wie, co będzie obserwowane, tak jak powiedziałam, w którym miesiącu i w jakiej klasie. Jest to dla nich naprawdę fajna rzecz, jak się przyzwyczaili już do tego, że to jest w tym miejscu, to nie ma wreszcie pytań. A kiedy ja mam obserwacje, a co tam było na tej Radzie Pedagogicznej? Wszystko jest w plikach i każdy wie, że sobie sprawdza wszystkie przedziały zadań, jakieś organizacje akademii, tak? Wszystko to jest rozpisane i jest jedno miejsce, w którym oni to mogą zobaczyć. Powiecie, no dobrze w Teamsach, ale oczywiście takie narzędzie również inne aplikacje udostępniają, tak? To mogą być normalne dyski zewnętrzne, z których korzystacie, tak jak powiedziałam, w Google też jest taki dysk zewnętrzny. Tu jest jeszcze o tyle fajnie, że w tych plikach możemy współdzielić dokumenty, czyli jeżeli sobie ja utworzę jakiś dokument w Wordzie, na przykład właśnie sprawozdanie nauczyciel sobie utworzy, to jego koledzy, koleżanki mogą do tego sprawozdania dopisywać swoje części i widać, kto co dopisał. Więc wspólnie tworzą taki dokument, nie muszą sobie go przesyłać, wysyłać, nanosić poprawek, tylko po prostu robią to właśnie w tym miejscu. Okej, możemy iść dalej. Czyli Teamsy to taki pierwszy jakby miejsce, w którym możemy pracować. Tu jeszcze dalej mamy Teamsy, bo w Teamsach jeszcze jest coś takiego jak notes pracowników, czyli w zespole, w którym utworzyliście dla Rady Pedagogicznej, możecie uruchomić notes pracowników i ten notes ja jeszcze wykorzystuję, żeby nauczyciele nie przynosili swoich zaświadczeń ze szkoleń, bo wiemy, że tworzy się z tego strasznie dużo dokumentów, tylko każdy wrzuca sobie tutaj skan albo dostał elektroniczne zaświadczenie. W większości nauczyciele dostają elektroniczne te zaświadczenia i tutaj sobie w tym właśnie notesie pracowników te zaświadczenia zbieramy. W każdej chwili możemy podejrzeć, jeżeli potrzebujemy to zaświadczenie, dyrektor to widzi i nauczyciele widzą swoje. Kolejnym fajnym narzędziem w Office 365 jest planer i aplikacja To Do. Co to takiego jest? Planer to jest aplikacja, którą też możemy podpiąć pod Teamsy albo ją osobno uruchomić. I w tym planerze możemy zaplanować zadania dla konkretnych nauczycieli. Czyli dyrektor może sobie na początku roku po przedziale czynności dodatkowych zrobić właśnie w planerze za co, kto jest odpowiedzialny, tak? I jeżeli to są konkretne zadania z konkretną datą, to przydzielamy je, tak? Przydzielamy nauczyciel, tu mamy na przykład Dzień Babci i Dzień Dziadka, tak? Wybieramy sobie nauczycieli, nie jednego, może być kilku. I teraz słuchajcie, to jest fajnie połączone z taką aplikacją To Do. To Do można sobie uruchomić na komputerze, ale również można ściągnąć na telefon. To jest ze sobą wszystko połączone, więc jak nauczyciel tą To Do sobie otworzy w telefonie, to mu się wszystkie te wydarzenia z planera pokażą.
kiedy on ma i jeszcze im przyjdzie przypomnienie, żeby o tym nie zapomnieli. Więc myślę, że to też fajna rzecz, takie dodatkowe ułatwienie dla nauczyciela, że nie musi tego pamiętać. Wiele rzeczy wiemy, że nauczyciele gdzieś tam notują, później gdzieś zapominają o tym, a tutaj, żeby też jakiś nie generować konfliktów, mają wszystko czarno na białym i telefon każdy ma przy sobie, więc sobie tą aplikację ściągnie i może sobie z niej korzystać. No ja powiem Wam, że z tego Todo bardzo korzystam, jako przypomnienia przede wszystkim, więc ustawiam sobie, co mam zrobić na dany dzień. Coraz bardziej przechodzę jakby na kalendarz elektroniczny, aczkolwiek papierowy jeszcze dalej lubię i lubię go mieć. No ale polecam dla tych wszystkich dyrektorów, którzy są już tak bardzo z nowinkami elektronicznymi zaznajomieni, żeby no, jak najwięcej korzystać z tego właśnie planera i Todo. No i jeszcze jedno narzędzie, które na pewno znacie, kto korzystał z Office'a, narzędzie Forms. Co te formy nam dają? Przede wszystkim pomagają nam w sprawozdaniach, w ankietach, w formularzach. Możemy sobie ustawić, zrobić ankiety nawet dla osób, które nie mają Office'a, tak? Więc wszystkie ankiety dla uczniów, dla rodziców przede wszystkim, a wiemy, że te wnioski z nadzoru muszą być też w oparciu o jakieś ankietowanie rodziców czy nauczycieli. Ustawiamy sobie, tworzymy, to mogą zrobić nauczyciele, jakiś zespół do spraw wniosków z nadzoru może opracować i dla nauczycieli, i dla uczniów, i rodziców. I później wyniki zbieramy. I tak jak powiedziałam, ta ewaluacja musi się zadziać nasza na poziomie przynajmniej tego, co się w roku zadziało, podsumowania i wyciągnięcia wniosków. Więc ja te formy wykorzystuję bardzo często. No, nauczyciele je znają, więc bardzo fajnie z tego korzystają. Okej, okay. To Aniu, chyba... Jeśli mogę, bo czytam, zaglądam do czatu, tak, pojawiło właśnie... się takie operacyjne pytanie. Mm-hmm. Jak sobie radzisz z przydziałem zadań dla większej liczby niż 10 nauczycieli? No nigdy nie mam takich zadań dla więcej niż 10 nauczycieli. Tak, ja jednak jeżeli przydzielam zadania, to są zadania dla 2-3 osób. Powiedzmy do 5 maksymalnie, nigdy nie, tak, jest tam ograniczenie powyżej 10 osób i tego zadania jakby się nie da wrzucić. Natomiast tak jak mówię, no ja raczej do małych liczby osób to zadanie przepisuję, ale taką mogę podpowiedź, po prostu trzeba go skopiować, zrobić duplikuj zadanie i kolejnej 10 po prostu przydzielić. Jeżeli masz więcej osób, to najlepszy jest taki sposób. Tak, to samo zadanie jeszcze raz wrzucić i kolejnym 10 osobom je wrzucić. I myślę, że to można to tak w ten sposób załatwić. Okej, okay, ja mam takie bardziej generalne pytanie, bo to, o czym mówiłaś, jest po prostu narzędziem, czyli tak jak młotek może służyć do skrzywdzenia kogoś albo wbicia gwoździa, tak jak każde narzędzie, ale czy dostrzegasz w tym takim, powiedziałbym, informatyzowaniu, wymiany informacji między nauczycielami, kontaktowaniu się z nimi, zapewnienia dostępu do rozmaitych plików, czy dostrzegasz w tym jakąś szansę na to uspołecznienie właśnie, to znaczy na zwiększenie zaangażowania nauczycieli, na większe poczucie, że też za to wszystko odpowiadają. Czy widzisz taki związek? Bo pewnie z samego narzędzia to nie wynika, bardziej ze sposobu jego używania. Tak. No na pewno tu trzeba nauczycieli do tego przyzwyczaić. Na pewno muszą nauczyciele to narzędzie poczuć i poznać, a później wszystko zależy od tego, jak rozmawiamy z tą swoim gronem pedagogicznym. Jeżeli to nie jest narzucane, słuchajcie, jeżeli to jest taka właśnie fajna współpraca, to też ta odpowiedzialność nauczycieli jest inna. Dla mnie, tak jak powiedziałam, najważniejsze są relacje. Po tych moich 15 latach doświadczeń pracy jako dyrektor z nauczycielami, mogę powiedzieć, że wypracowałam sobie taki naprawdę fajny kontakt z nauczycielami
I też wiem, że narzucanie im czegoś, tak? Jak ja bym przyszła i powiedziała, słuchajcie, to jest taki program, trzeba go poznać i tylko się tak komunikujemy, na pewno byłoby to źle odebrane. Ale ponieważ pandemia na nas trochę to wymusiła, ja im podpowiedziałam to narzędzie, bo ja go znałam jeszcze sprzed pandemii i bardzo się też cieszyłam, że miałam taką możliwość go poznania, to im się ono zaraz spodobało. Wiedzieli, że ułatwia to jakąś komunikację. Na pewno trudniej będzie go wprowadzić w momencie, kiedy ktoś teraz będzie to chciał zrobić, tak? To nauczyciele poczują taki opór, po co mi to i na co, kolejne narzędzie. Ale to się zadziało automatycznie i moi nauczyciele sami teraz mówią, a to słuchajcie, spotkajmy się przez Teamsy, a to słuchajcie, ja tam rzucę jakieś pliki, to bardzo was proszę sobie przeczytajcie. I jest to zaangażowanie. Oczywiście jest to tylko narzędzie, ale rolą dyrektora jest praca jakby przez cały rok z całym gronem i to, że wykorzystujemy jakieś narzędzie, to jest tylko jakiś element, tak? Natomiast to, jak dyrektor buduje organizację i tą wzajemną współpracę, to jest całkiem jakby osobny dział i nad tym no, jest wiele lat pracy, żeby to doprowadzić, a później wykorzystywać jakieś narzędzia. Jasne. Ja rozumiem, że ty masz doświadczenia z Microsoftem. Wspominałaś też, że są rozmaite inne rozwiązania. I jeszcze zadam takie może banalne pytanie, ale pewnie dla wielu osób ważne. Czy te rozwiązania wciąż są bezpłatne dla szkół? Tak. Okej. Tak, są bezpłatne. Rozumiem. Czyli rozmawiamy o czymś, co można sobie po prostu wziąć, żeby spróbować, zobaczyć, podziałać, zobaczyć jak funkcjonuje. I jaki ma wpływ na działanie szkoły. Dziękuję. Tu jeszcze mam pytanie, pozwolisz, że odpowiem panu Adamowi. Tak. Czy wszystko, co zamieszczasz elektronicznie, wymaga wydruku? Nie, nie, oczywiście, że nie, dlatego właśnie robimy to elektronicznie, bo ja odchodzę jak najbardziej od papierów. Oczywiście protokoły Rady Pedagogicznej nadal drukujemy. Sprawozdań, mówiąc szczerze, drukowałam też do tej pory na koniec roku, tych półrocznych wcześniej nie drukowałam i wiele rzeczy nie drukujemy. Właśnie po to, żeby nie mnożyć tych dodatkowych, jak to się mówi, papierów, to mamy to po prostu elektronicznie. Okej. Okay. Rozumiem, że odpowiedziałaś na pytanie z czatu. Bardzo dziękuję, Aniu. Jeszcze ja chciałem sprawdzić, Jowita, Darek, czy coś byście chcieli do tego dodać? Ja tylko myślę o tym, jak to jest w mojej szkole. Moi nauczyciele dużo bardziej wolą spotykać się na Teamsie, żeby rady pedagogiczne, żeby spotkania zespołów odbywały się na Teamsie. Jest to dla nich wygodniejsze, więc no, pandemia wprowadziła do szkoły technologię, która nam troszeczkę ułatwia życie. Tak samo jak pisanie, ja to co opowiadałaś, pisanie sprawozdań, pisanie wspólne w zespole, doskonały sposób na wspólną pracę. Tak, okay. Dokładnie. Czyli aczkolwiek ja mówię szczerze, wracam do rad pedagogicznych stacjonarnych. Tak. Tylko tak jak mówię, spotykamy się na takich, jak nie wiem, no mamy jakiś właśnie webinar jako szkolenie, albo taki, gdzie mamy szybkie spotkanie. Natomiast no, stacjonarne dużo więcej wnoszą i te relacje są o wiele bardziej powiedzmy nie naprawiane, ale umacniane w tych spotkaniach stacjonarnych. Rozumiem. Czyli narzędzia tak, warto korzystać z rozmaitych ułatwień, które one niosą, w tym także takich ułatwień, które na przykład ułatwiają dostarczanie nauczycielowi pełnej albo nauczycielce pełnej informacji, pytania ich o zdanie. Jeszcze patrzę na ankietę i przyszło mi do głowy takie pytanie, Aniu, czy zdarza się tak, że nauczyciele korzystają jakby z własnej inicjatywy, z na przykład ankiet dla rodziców albo ankiet dla uczniów, przez to, że mają taki łatwy dostęp do tych narzędzi. Czy to się dzieje z twojej inicjatywy z reguły? Nie. Generalnie każdą ankietę, którą muszą przeprowadzić, robią już sami przez formsy, nawet właśnie kiedy robimy ankietę dotyczącą doskonalenia zawodowego, co by chcieli na kolejny rok, wszystko przygotowuje nauczyciel, nawet mnie nie pyta już o zdanie, bo wie, że ja jestem za, więc wszystko robimy w formsach. I to jest ich już jakby takie... Nawyk. Nawyk, dokładnie. Jasne.
Dziękuję bardzo. Z tego obszaru narzędziowego przejdziemy w obszar obserwacji uczenia się. I o to chciałem bardzo poprosić Darka, który chce podzielić się takim doświadczeniem związanym ze spójną metodyką obserwacji uczenia się. Ale oddaję już głos Darkowi. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że ten temat dzisiaj zaistniał, ponieważ jest on ważny nie tylko pod koniec roku szkolnego, jeśli chodzi o nadzór, ale przez cały czas. Dla mnie najtrudniejsze w nadzorze od początku, a jestem, kończę w tej chwili 15 rok pracy jako dyrektor szkoły podstawowej, były zawsze obserwacje, żeby obserwacje, i to co powiedziałeś, to ważne, obserwacje uczenia się uczniów. Jak to zaobserwować, w jaki sposób pozyskać tą informację zwrotną jako dyrektor, jako wicedyrektorzy, ale też w jaki sposób podpowiedzieć też to nauczycielom. I chcę powiedzieć też krótko o takiej drodze, którą przeszedłem przez ostatnich chyba 10 lat, bo od 10 lat zmieniłem sposób obserwacji zajęć, tak żeby też nie był to nie były to obserwacje kontrolne, bo tutaj jak napisałem, obserwacje zajęć, wsparcie czy kontrola. Jest to bardzo trudne i ze strony nauczyciela pewnie bardzo często wygląda, że to jest kontrola. Przychodzi dyrektor, wicedyrektor na zajęcia po to, żeby skontrolować mnie, co ja robię. No i w wielu szkołach w mojej też funkcjonował taki system, że są to obserwacje bardzo często zaplanowane, i nauczyciel ma przypisaną jedną lub dwie obserwacje, w zależności pewnie od wielkości szkoły. Natomiast jaka informacja zwrotna? No, nie do końca taką, jaką byśmy chcieli, czyli nie do końca pozyskujemy informacje, jak uczniowie się uczą, jak lubią się uczyć, jakie metody stosują nauczyciele, w jaki sposób starają się zainteresować uczniów. I będąc na jednym ze szkoleń, zresztą obywatelskich dosyć dawno już, pojawiła się taka metoda, o której ja nie słyszałem wcześniej, która dotyczyła obserwacji ucznia sprawiającego problemy wychowawcze na zajęciach. Pewnie w każdej szkole, w każdej wielu klasach znajduje się taki uczeń, który u jednego nauczyciela sprawia trudność, u innych nie. No i tą metodę zabrałem ze sobą ze szkolenia i polega ona na tym, że idziesz z daną klasą, który jest ten uczeń, przez cały dzień obserwujesz zachowania ucznia u jednego nauczyciela, u innego nauczyciela. Często są to też obserwacje wspomagane pedagogiem, psychologiem, tak przynajmniej pokazano tą metodę. Ja przez ostatnie lata zmieniłem i wykorzystałem tą metodę w pracy nadzoru. Ale informując oczywiście i dyskutując z nauczycielami, w jaki sposób to było efektywne. I zrobiłem i z sukcesem, myślę, od 5 lat wspólnie z wicedyrektorkami prowadzimy obserwacje metodą krok w krok. I zmieniliśmy to w ten sposób, że w planie nadzoru pedagogicznego planujemy przejście jako dyrektor lub wicedyrektorzy z daną klasą przez cały dzień, ale z każdą szkołą. Czyli mając 31 oddziałów, tak wygląda to u mnie w szkole, to 31 dni poświęcamy na to, żeby być na wszystkich zajęciach od rana, czyli od pierwszej do ostatniej lekcji. Albo wicedyrektor, albo dyrektor. Mając jako wsparcie wicedyrektorki, bo to też bardzo ważne, że zaczynałem sam te obserwacje, ponieważ nie każdy od razu jest gotowy na to, żeby pójść i w ten sposób prowadzić to zadanie. I też ewoluowało to. Czyli na początku oczywiście nauczyciele odbierali to w ten sposób, że to typowa kontrola, że to przychodzi dyrektor, żeby zobaczyć, jak uczy. No z jednej strony tak, nie ukrywaliśmy tego. I kiedy to w planie nadzoru umieściliśmy jako obserwacja klasy, uczniów danej klasy, ale też tego, co się dzieje na zajęciach, to nauczyciel jest na to przygotowany. Jest też arkusz obserwacji, który jest sporządzony na zasadach OKEJ-owskich, czyli jest podany cel, co będzie obserwowane na takich zajęciach.
I co jest najlepsze w tej metodzie, to to, że mam wspólnie z wicedyrektorami pełny obraz tego, jak wygląda uczenie w mojej szkole. Mam pełny obraz tego, jak uczniowie podchodzą do zajęć. Nie ma tutaj też po paru latach jakiegoś buntu nauczycieli, że tak się dzieje, a dlatego, że wprowadzaliśmy to sukcesywnie, bo na pewno pojawią się pytania i ja spróbuję najpierw odpowiedzieć to, co by było wątpliwości, które się pojawiały na szkoleniach czy na spotkaniach, gdzie ja o tej metodzie mówiłem, to czy informuję nauczycieli o tym, że przychodzę na spotkania. Na początku, jak wprowadzaliśmy tą metodę, to dzień wcześniej wysyłałem informacje do wychowawcy i do nauczycieli, że będę towarzyszyć klasie. Nie miało to być zaskoczenie, nie miało to być coś takiego, co na samym początku będzie wielki bunt i nie uda mi się w ogóle tej metody wprowadzić. Taki cel tego nie był. Po kolejnym roku już nie było tej informacji, czyli nie informujemy wychowawcy, tylko rano wybieramy sobie klasę, do której chcemy pójść, ustawiamy się przy uczniach tej klasy i im towarzyszymy. Co istotne, towarzyszymy im nie tylko na lekcjach, ale również na przerwach. Jaka jest różnica między taką obserwacją, która jest zaplanowana, wcześniej przygotowana? To przede wszystkim taka, że uczniowie, uwierzcie mi Państwo, dyrektorzy pewnie też to wiedzą, po godzinie nie zauważają mnie, że ja jestem na tej lekcji. Nie zauważają, że sobie tam siedzę, mam laptopa, gdzie na bieżąco wpisuję sobie informacje do arkusza obserwacyjnego i zachowują się tak, jak się zachowują na innych zajęciach. Czyli jeśli obserwujemy, że uczeń na którychś zajęciach rzuca samolotami, to uwierzcie mi Państwo, że on na tej trzeciej godzinie też tymi samolotami na tych lekcjach rzuca i wiemy, dlaczego to się dzieje, bo bardzo często wystarczy mała podpowiedź dla nauczyciela, co powinien zrobić, albo dlaczego to się nie dzieje na innych zajęciach. I kiedy mam już taki arkusz obserwacji z danego dnia, jeśli mogę o następny slajd, ten trzeci, to w którym arkuszu obserwacji są cele określone, to nauczyciel wie, czego się spodziewać i co będzie w tym arkuszu z mojej strony, jaka będzie informacja zwrotna. Czyli ogólne moje obserwacje dotyczące relacji. Ponieważ jesteśmy w pełni szkołą OKEOS-ką, czyli stosujemy strategię oceniania kształtującego we wszystkich klasach, na wszystkich przedmiotach, to podobnie jest też stworzony arkusz obserwacji i dla nas na przykład każda lekcja musi odbywać się z podaniem celu, jak też z podsumowaniem zajęć i to nie jest nic nadzwyczajnego. No i chcemy też podczas tych obserwacji krok w krok, czy to się zadziała. Możliwość współpracy, współdziałania, to również odnotowujemy. Czy to jest czasochłonne dla dyrektora? Nie, moim zdaniem nie. Jeśli chodzi o czasochłonne, to jest tak tyle, że cały dzień spędzamy z klasą, ale mamy taki wór informacji, że to jest warte. Natomiast arkusz obserwacji jest sporządzany na każdych zajęciach i tak jak powiedziałem, wypracowaliśmy sobie metodę, że bierzemy laptopa i robimy to na zajęciach. I na koniec tych zajęć, załóżmy, że dana klasa miała 6 godzin zajęć, to po szóstej godzinie zajęć nauczyciele otrzymują informacje, oczywiście przez dziennik elektroniczny, bez drukowania, arkusz obserwacji dyrektora lub wicedyrektora z tych zajęć oraz na końcu podsumowanie dotyczące całego dnia. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciele bardzo często czerpią z tego informacje, no dobrze, skoro ten uczeń u mnie zachowywał się tak, a nie inaczej, to jestem ciekawy, jak to wyglądało w ciągu tego dnia u innych. Jeśli koncentruję się na jakimś uczniu czy na jakiejś grupie uczniów, to ta informacja ma miejsce. Jeśli nie występują w danej klasie takie sytuacje, czyli cały proces edukacji tego dnia był ok, czyli nie było tych problemów wychowawczych, no to nawet o tym tylko wspominamy, jakby akcentując to jako mocną też stronę. Z nauczycielami się umówiliśmy, bo to też bardzo ważne, że te zajęcia, jeśli nie wydarza się nic nadzwyczajnego, nie są omawiane, bo inaczej na początku próbowałem omawiać te zajęcia na koniec dnia,
było to praktycznie niemożliwe. Mając sześć obserwacji, gdybyśmy chcieli to omówić, a ponieważ omówienie zajęć pewnie tak jak w większości u Państwa trwa, jak u mnie, minimum pół godziny, a często więcej, no to fizycznie nie byłoby to możliwe i cały program, cały projekt tych obserwacji by runął przez taką właśnie rzecz. No i nauczyciel otrzymuje informację, to co dyrektor zaobserwował. On się nie musi pod tym zgadzać, nie musi się pod tym podpisywać. Jeśli zauważam, że nie wystąpiła praca w grupach, to nie jest to zarzut, tylko po prostu nie wystąpiła ta współpraca. Natomiast jeśli w jakiś sposób podał na przykład lekcje czy inne, które wynikają z celów obserwacji, to też są zaobserwowane przez dyrektora. Nie ma tutaj w tym wypadku, też oczywiste to jest, żadnych scenariuszy zajęć, ponieważ no, nie jest nauczyciel też na to przygotowany. Jakie były, może też powiem, bo to ważne przy prowadzeniu, trudności, no to właśnie prowadzenie dialogu z nauczycielami i tłumaczenie, po co to jest. I później, kiedy ja te obserwacje prowadzę teraz już kolejny rok, emocji nie ma praktycznie żadnych w tym momencie, negatywnych, czy są pozytywne, trudno powiedzieć, no nikt nie lubi być obserwowany i pewnie tych pozytywnych nie ma. Hurra, dyrektor się ustawił przed 103 klasą, 103 numerem klasy, czyli idziesz 4A. No nie, no i jasne jest, że za chwilę idzie komunikat do innych, słuchajcie, 4A dzisiaj jest obserwowana. No dobrze, no to nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli ten nauczyciel, który ma 5. lekcję, to może będzie bardziej psychicznie przygotowany. Także to były trudności, ale był dialog, po co to robimy. No i też niewykorzystywanie tych obserwacji krok w krok do tego, żeby wskazywać negatywne strony. Praktycznie informacja zwrotna z mojej strony jest zawsze wzmacniająca. Ponieważ to nie jest trudne wtedy znaleźć negatywne, drobne rzeczy, do których nauczyciel nie może się odnieść, bo przecież nie omawiamy tego. Także nauczyciel po tym dniu dostaje informację dotyczącą swoich zajęć, co zaobserwowałem uczniów, ma też wskazane mocne jego strony i jak uczniowie danej klasy zachowywali się danego dnia. Czyli kiedy popatrzymy na to, dostaje dużo informacji wzmacniających. Jeśli podchodzi twórczo do swojej pracy, to tylko na tym zyskuje. I przez ostatnie lata zaobserwowaliśmy, że rzeczywiście działa to. No a z mojej strony, czy z naszej strony mamy bardzo bogatą wiedzę o tym, w jaki sposób uczniowie się uczą. No i też chyba, jeśli bym miał powiedzieć, co jest sukcesem w tym, to właśnie, że nie ma tych konfliktów, że nie ma buntów, bo przecież zawsze przewidujemy opór. Wprowadzając jakąś zmianę, to stawiamy na to, że ten opór może być. I on był też na początku, kiedy nauczyciele uważali, że byli zaskakiwani. Teraz nie ma. No, a najważniejsze to, że potrafimy zareagować na te trudne sytuacje u uczniów, bo te sytuacje wychodziły. Zdarzało mi się podczas obserwacji krok w krok u nauczyciela wstać i tak naprawdę wspomóc nauczyciela w prowadzeniu zajęć, bo sytuacja, która miała miejsce z trudnym uczniem, zaistniała u niego kolejny raz. Ale wtedy wiedzieliśmy, co możemy zaproponować nauczycielowi, jakie wsparcie, aby te sytuacje w przyszłości nie miały miejsca. Dla mnie, jeśli chodzi o obserwację zajęć, o towarzyszenie uczniom w uczeniu, metoda ta bardzo się sprawdza i dla mnie jest ona w tej chwili, po tej prowadzonej ewaluacji przez ostatnie lata, chyba najlepsza która daje mi informację zwrotną. Liczę na pytania też, bo tutaj pyta pani Lidia, czy jest możliwość otrzymania przykładowego takiego arkusza obserwacji. Jeśli chodzi o arkusz obserwacji, ja tutaj skopiowałem dokładnie to, co jest w arkuszu obserwacji na slajdzie, który Przemek w tej chwili udostępnia. Czyli to jest po prostu tylko ujęte w kolumny, w tabelki, gdzie jest po lewej stronie są właśnie to, co obserwuję i po prawej stronie moje spostrzeżenia, które wpisuję i później wysyłam nauczyciela. Czyli rozumiem, że kluczem do sporządzenia takiego arkusza nie jest jakaś jego złożona struktura, tylko bardziej trafny dobór celów obserwacji.
Tak, i informacji zwrotnej, którą chcemy przekazać, bo jak widzicie Państwo, te punkty z tego arkusza obserwacji, te cele, które są jednocześnie celami obserwacji, to jest naprawdę szerokie pole do opisu przez dyrektora, przez wicedyrektora, wskazanie na mocne strony, czy na to, co warto poprawić. Pojawiło się chyba pytanie na czacie. Sprawdzę. A nie, to jest tylko podziękowanie za to, co powiedziałeś. Ale ja mam parę pytań, bo ten sposób prowadzenia nadzoru wydaje się być takim trochę kopernikańskim przewrotem. W takim znaczeniu, że tak jak on wstrzymał słońce, ruszył ziemię, tak ty koncentrujesz nadzór nie na działaniu nauczyciela, tylko na zachowaniach uczniów przy różnych nauczycielach. Bo takim ważnym wątkiem, którym cało się zajmuje i który jest nawet chyba obsesją wielu z nas, jest próba propagowania takiego myślenia, że w szkole chodzi o uczenie się uczniów, a nie uczenie uczniów przez nauczycieli. Znaczy, że ja wiem, że to nie jest sprzeczność, ale to jest jakiś rodzaj kierunku myślenia w głowie, że to, co jest istotne, to jak się uczy uczeń, jak nauczyciel jemu pomaga się uczyć. I wydaje się, że taki sposób prowadzenia nadzoru rzeczywiście koncentruje uwagę na uczniu, a nie na nauczycielu. I to jest takie jakby wyraźnie widoczne i rzucające się w oczy. Czy u ciebie w szkole występuje taki efekt, że ten sposób prowadzenia nadzoru ułatwia nauczycielom myślenie nie tyle o swoim mistrzostwie metodycznym, a bardziej o tym, jak oni wspierają uczenie się uczniów. Czy to ma związek, czy mi się tylko wydaje, że tak to jest? Ma to związek, ale szczególnie jest to w ten sposób odbierane przez nauczycieli świadomych, refleksyjnych, którzy swoją pracę traktują poważnie. To tak, zdecydowanie. I jest to świetnym sposobem też do dialogu po takich zajęciach, bo to, że nie są omawiane te zajęcia, to nie znaczy, że te rozmowy się nie odbywają następnego dnia i nauczyciele jakby odnoszą się do tego, co ja zaobserwowałem, co oni zaobserwowali, albo w jaki sposób chcieliby coś zmienić. Myślę, że to też można powiedzieć w tym gronie, że ta metoda bardzo szybko pokazała nauczycieli, którzy byli słabi. To znaczy tacy, którzy chcieli się prześlizgnąć przez zajęcia i przychodzili do pracy jak do fabryki. To się tak nie da. I pokazanie tego, bo ci nauczyciele oczywiście, to nikt nie mówi, że jeśli chcą się zmieniać, to jak najbardziej pomogę im to w tej zmianie, ale było też kilku nauczycieli, którzy powiedzieli, o nie, to ja sobie poszukam innej szkoły, bo ja tutaj nie chcę rozmawiać o uczeniu się, ja tu przychodzę do pracy zarabiać pieniądze, a ja jednak mam ambicje, żeby jednak szkoła publiczna, bo mogła być szkołą, która spełnia oczekiwania uczniów i rodziców, ale też daje satysfakcję nauczycielom. I tak, to fakt, że jeśli taki nauczyciel, to nie jest złośliwość, ale często spotykał się ze mną w ciągu roku czy z wicedyrektorami na obserwacji 10 razy, bo miał w 10 klasach jakieś zajęcia, a jego zajęcia były bardzo słabe i to rzeczywiście ta refleksja u niego też przychodziła. Myślę, że w gronie dyrektorów też można o tym powiedzieć, że to jest jakieś oczekiwanie dyrektorów, że tam, gdzie nie możemy sobie nawzajem pomóc, no trudno, to musimy albo wybrać dla siebie przyszłość, albo szukać zmiany swoich metod i form. Także to refleksyjni, świadomi nauczyciele współpracują genialnie przy tej metodzie, ale współpracują w celu takim, że uczniowie mają się uczyć, a nauczyciel towarzyszy. Tak, to prawda, to jest główny cel. Przyszło mi jeszcze do głowy takie pytanie o pojęcie zbiorowej skuteczności nauczycieli, bo mam wrażenie, że obserwacje, które w taki sposób jesteś w stanie poczynić,
mogą na przykład dostarczyć grupie nauczycieli, którzy pracują z tym samym zespołem albo z tym samym uczniem, okazji do tego, żeby się zastanawiać nad tym, na przykład jakie metody pracy z tym zespołem albo z tym uczniem albo uczennicą są najbardziej skuteczne. Czy zdarza się tak, że omówienie wniosków z tego rodzaju pracy jest w całym gronie nauczycieli, którzy w tym czasie z tą klasą pracowali? Czy raczej to jest tak, że te omówienia odbywają się z pojedynczymi nauczycielami? I tak, i tak. Konkret najlepiej. To jeśli bardzo prosta rzecz. Uczeń, który nie sprawia problemów na danych zajęciach, na jednych zajęciach, na drugich sprawia i się okazuje, że wystarczyło, żeby po prostu siedział gdzie indziej albo z kimś innym się nie kontaktował, czego nauczyciel w ogóle nie zauważy, że to ma znaczenie jakieś, albo właśnie nie siedział przy oknie, albo nauczyciel, który umiał zaktywizować go, a ten nauczyciel, który miał problemy, posadził go w ostatniej ławce, żeby po prostu mieć święty spokój. Wcale nie miał świętego spokoju. I wystarczyło, kiedy porozmawialiśmy o tym w zespole i w zespole nauczycieli uczących w tej klasie, to kurczę, taka mała rzecz i ona działa. Ale dzięki temu, że usłyszał to od innego nauczyciela. I takich sytuacji było co najmniej kilka. Okej. Czyli rozumiem, że zdarza się i tak, ale rzeczywiście obserwujesz takie momenty, kiedy nauczyciele uczą się od siebie dzięki temu. Tak. Tu jest też pytanie i to w edukacji wczesnoszkolnej, tak, jeśli jestem u nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, to jestem na wszystkich lekcjach, czyli 4 godziny u jednego nauczyciela i na przykład jest język angielski czy religia, to też jestem, ale to też ma swój cel, ponieważ dla mnie bardzo trudne były obserwacje w edukacji wczesnoszkolnej, że idę na godzinę. To tak naprawdę, i to trudne też na nauczyciela chyba było, bo jednak nauczyciel planuje sobie ten blok taki spójny i to ważne, żeby to też było. I my to obserwujemy, będąc na tych zajęciach. Jest też pytanie o to, czy w ciągu roku obserwujecie każdą klasę, czy raczej wybrane? Staramy się wszystkie i dopiero od paru lat może jest to możliwe, ponieważ świetnie jakby wkomponowały się w to wicedyrektorki, czyli jest nasz trójka i już sam jakbym miał fizycznie, to bym po prostu mówił nieprawdę, że udało mi się 30 oddziałów przejść w ciągu roku. To niby 30 dni tylko, ale to jest bardzo dużo. Natomiast jak już trójkę, tak, staramy się przechodzić wszystkie klasy. Oczywiście zdarza się w ciągu roku, że zaplanowaliśmy sobie coś i nam coś nie wyszło. Przed pandemią to zaczęło już funkcjonować świetnie. Pandemia spowodowała, że towarzyszyliśmy zdalnie na obserwacjach, ale to już nie było to samo. To oczywiście teraz ten rok wracamy do tej sytuacji ponownie. Jasne. Wydaje się, że to jest doskonała okazja do tego, tak jak tutaj pani Ania na czacie napisała, że nauczyciele też uczą się od siebie, czyli przyjmują informacje zwrotne od siebie czasem łatwiej niż od dyrektora, który formalnie ten nadzór sprawuje, a to jest trochę połączenie tych dwóch formuł. I ja rozumiem, że zainteresowanie tą formułą jest. Wydaje się, że ona poprzez prostotę, a jednocześnie ilość walorów, które ma, wydaje się naszym słuchaczom jakoś ciekawa, bo zadają pytania i też potwierdzają, że ciekawa. Bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy. Jeszcze tylko jedno pytanie, bo jeszcze mamy Jowitę i wątki związane z doskonaleniem, ale nie mogę go nie zadać, bo też mi się wydaje, że taka obserwacja klasy przez cały dzień to jest bezcenne źródło informacji dla wychowawcy na przykład. Czy to jest tak, że rozmowa z wychowawcą jest jakimś standardem po tego rodzaju obserwacjach? Standardem jest, że nawet jeśli wychowawca, a często tak jest, że nie miał w tym dniu zajęć, wychowawca otrzymuje opis tego dnia, bo żeby po prostu miał natychmiast taką informację. Natomiast sytuacje, które wymagają pogłębienia, to jest potem rozmowa z wychowawcą. To znaczy pogłębienia, mówię o tym, że w jaki sposób, co może wychowawca pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, który na przykład się pojawi, bo to głównie problem. Jeśli są to rzeczy, które są tylko wzmacniane, no to okej, ale tak, to rozmowa z wychowawcą ma miejsce,
A ważne coś, co jest, i to zauważyłem, żeby, dlatego wchodzimy, to techniczna sprawa z laptopem, żeby ta informacja zwrotna była najlepiej tego samego dnia. Żeby nauczyciele wiedzieli, że co zaobserwowaliśmy, żeby to nie było takie odwlekanie, czy rozmowy, czy informacji. Rozmowa, jeśli jest potrzebna, to również jak najszybciej. Jasne. Pojawia się jeszcze raz prośba o ten arkusz. Ja już wiem, że odpowiedziałeś. Skwituję to tak. Jeżeli możesz nam taki wyślepiony arkusz wysłać, przykładowy, albo z jakimiś treściami, które są bezpieczne pod względem danych, to my mamy taką możliwość, bo będziemy i tak do wszystkich uczestników wysyłać nagranie i prezentację. W związku z tym, jeżeli możesz, to bardzo o to poproszę, ale też zrozumiem, że jeżeli tego nie zrobisz, bo rzeczywiście wydaje się, że ten arkusz, idea jest ważniejsza od jakby samej struktury, ale być może komuś pomoże. Zamykam ten temat. Ja kiwam głową, że nie ma problemu. Także wyślę oczywiście ten arkusz, po webinarze, bo to dojdą tylko kolumny. Jasne, rozumiem. Ale może się przyda. Wspomaganie w nadzorze. Bardzo dziękuję, Darku. Zacząłem się spieszyć. No właśnie, i teraz już chcę przechodzić do Jowity, ale jeszcze chciałem zapytać Jowito i Aniu, czy coś byście chciały dodać do tego wątku Darka, albo na przykład o coś spytać. Chyba nie. Okej, okay. Tym bardziej, że nie, zaczynasz na ten moment mówić, nie. Nabierasz powietrza. Okej, okay, dzięki. Zapraszam, Jowita. Dzień dobry jeszcze raz. Ja jestem w tej ciekawej sytuacji, że jestem wicedyrektorem w szkole, więc jestem pomiędzy moim szefem naczelnym a nauczycielami i dużo informacji od nauczycieli otrzymuję, takich, których pewnie dyrektorowi niekoniecznie chcą przekazać. Mam zadanie pokazania wspomagania w nadzorze. Proszę Cię, Przemku, o przesunięcie slajdu, ponieważ chciałabym się tutaj posiłkować rozporządzeniem mówiącym o tym, na czym to wspomaganie nauczycieli przez dyrektora powinno polegać, czyli dyrektor wspomaga nauczycieli poprzez diagnozę pracy szkoły, diagnozowanie ich, i za chwilę do tego wrócę, planowanie działań rozwojowych i prowadzenie działań rozwojowych, organizowanie szkoleń i narad. Czyli chciałabym się skoncentrować na doskonaleniu zawodowym, co dyrektor może, albo co u mnie funkcjonuje, taki pomysł na doskonalenie, pójście za pomysłami nauczycieli. I teraz poproszę Cię właśnie o przesunięcie następnego slajdu. Coś mi się blokuje. O. Dzięki. Diagnoza pracy szkoły dla wszystkich jest oczywista i kiedy pojawia się hasło diagnoza, to w głowie pojawia się refleksja, jaką tą szkołę chcemy mieć. Ja odpowiadam zawsze najlepszą. Najlepszą, czyli taką, do której uczęszczają najlepsi uczniowie, w której pracują najlepsi nauczyciele, czy też taką, do której zaufanie będą mieli wszyscy klienci szkoły. No i zaufanie zbudujemy tylko wtedy, jeżeli ta nasza szkoła będzie się rozwijać, będzie się dostosowywać do czasów, będzie się dostosowywać do wymagań i do klientów. I pomyślałam sobie o takim podziale, jest to oczywiście podział ten, który tutaj Państwu prezentuję, nie pobrany z żadnych metodologicznych pomocy, tylko podział, który powstał w mojej głowie. I na pewno to też stosujemy i zastanawiamy się nad tym, który sposób diagnozowania, czy ta diagnoza wewnętrzno-szkolna, czy ta diagnoza zewnętrzna, który ze sposobów jest lepszy, co przynosi lepsze efekty dla właśnie rozwoju nauczyciela. I ja chciałam Państwu opowiedzieć o diagnozie, którą się realizuje we Wrocławiu. Prawdopodobnie w innych obszarach Polski też są takie diagnozy. No chciałabym się pochwalić tym naszym rodzimym. WCDN to jest oczywiście ośrodek doskonalenia nauczycieli, taki ośrodek, który mocno nam wchodzi ze swoimi diagnozami do szkoły, ale to są diagnozy dające pełny obraz, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele dowiadują się nie tylko, w jaki sposób
ich konkretni uczniowie opanowali podstawę programową, ale też jak to wygląda w całej populacji miejskiej. Od dawna już są organizowane te diagnozy, uczestniczymy w nich od wielu lat i idea tych diagnoz jest taka, że odbywają się na starcie i odbywają się potem na półmetku szkoły, czyli czwarte klasy, trzecie klasy bądź czwarte klasy i w tym roku szóste klasy są diagnozowane z dwóch wiodących egzaminacyjnych przedmiotów. Myślę sobie, że jest to dla nas bardzo istotna informacja, jak pracujemy w tym obszarze właśnie dydaktycznym. I drugi obszar, o którym chciałabym odpowiedzieć, to ta diagnoza sytuacji wychowawczej. I jest taki bardzo ciekawy projekt, w którym uczestniczymy, projekt nawiązujący do relacji. Po właśnie wewnętrznej diagnozie naszych potrzeb okazało się, że nasi uczniowie mocno obawiają się powrotu do szkoły. Po okresie pandemii, kiedy mieli wrócić, robiliśmy wewnętrzną analizę, wewnętrzne badania, takie ankiety wśród uczniów i oni bali się w wielu obszarach. Bali się tego przede wszystkim, że koledzy i koleżanki nie są w stanie ich przyjąć, że oni się tak bardzo zmienili. No to, co obserwowaliśmy, to ten zmiana wyglądu fizycznego. Bali się powrotu do tych relacji, które były. I stąd wnioskiem naszej pracy na bieżący rok szkolny była praca nad relacjami. Wnioskiem do właśnie pracy całej szkoły. I w związku z tym przystąpiliśmy do projektu, którym udało nam się zrobić bardzo dokładne badania relacji. Tutaj były zadawane pytania, które związane były raz z opisem relacji panujących w szkole, ale też z opisem takich najważniejszych problemów uczniów. Jeśli mogę prosić Cię o przesunięcie, to co udało nam się sprawdzić, obszary, o które my tak naprawdę nauczyciele nie pytamy, czyli jaki odczuwasz stres, w jakim stopniu, jak duży jest to stres, kiedy masz przyjść do szkoły, czy jak mocno obawiasz się o swoje wyniki edukacyjne, ale popatrzcie też na prawą stronę, jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczałeś przemocy w rodzinie. I dla nas były te wyniki zaskakujące. Uczniowie odpowiadali na pytania anonimowo, co dawało im takie poczucie bezpieczeństwa, że nikt nie dowie się tak naprawdę personalnie, kto na te pytania odpowiadał. Dało nam to też mocno do myślenia i spowodowało, że nasi nauczyciele, to nie to, że dyrekcja, tylko nasi nauczyciele po przeanalizowaniu tych wyników, bo te wyniki były oczywiście prezentowane Radzie, rozpoczęli całą procedurę wdrażania pomocy uczniom. To była właśnie taka inicjatywa oddolna, czyli to, co wynikło z potrzeby, co zostało zapisane w nadzorze, tak naprawdę poniosło nauczycieli do bardzo szerokich działań w kontekście relacji w szkole. Dzięki. To tak w skrócie nie chciałabym przedłużać, nie chciałabym Państwa zagadać. No i teraz również w kontekście rozwoju zawodowego nauczycieli i w kontekście ogólnie nadzoru nad planowaniem rad, szkoleń, myślę sobie, że fajnie jest, kiedy dyrekcja, kierownictwo szkoły idzie za pomysłami nauczycieli, jeżeli jest to spójne. W mojej szkole pracują zespoły zadaniowe, no w każdej szkole to nie jest żadne nowum, zespoły zadaniowe, które otrzymują konkretne zadania do realizacji na dany rok. No i oczywiście zdarza się, że w zespołach są nauczyciele, którzy chcą być w konkretnych zespołach, bo dobrze się w tym czują, ale często jest tak, że mają możliwość zmiany, decydowania w jakim zespole, w jakim obszarze pracy szkoły chcieliby pracować, bo ten pomysł na bycie
wykonywanie czynności dodatkowych jest bardzo dobrowolny. Nauczyciele samodzielnie deklarują, samodzielnie wpisują się, tak jak to Ania opowiadała, wpisują się na listę na Teamsie. I teraz o czym chciałam opowiedzieć? No na przykład o zespole do spraw cudzoziemców, który został powołany w tym roku z tego powodu, nie teraz, nie w lutym, kiedy wybuchła wojna, tylko na początku roku, z tego powodu, że w mojej szkole już było 40 cudzoziemców, którzy byli dla nas wyzwaniem, sprawiali różnego rodzaju problemy. No i ten zespół do spraw cudzoziemców, słuchajcie, no okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, tak? Nauczyciele, którzy sami chcieli pracować w tym zespole, organizowali w momencie, kiedy wybuchła wojna, mocno organizowali działania i pomocowe, i działania takie integrujące. I też w ostateczności w naszej szkole powstała klasa przygotowawcza. To Państwo wiecie, że takie porwania w innych placówkach też były. Dla nas to było bardzo duże wyzwanie, bo przyjęliśmy około setki dzieci uchodźców. Drugi pomysł, w którym wypływają pomysły na działania rozwojowe, to są właśnie ze spotkania zespołów wychowawczych. I to jest trochę nawiązując do tego, co Darek opowiadał, w naszej szkole są spotkania co miesiąc. Każda klasa przynajmniej raz powinna spotkać się w całym zespole dydaktycznym. Wówczas omawiamy wszystkie problemy. Służy to oczywiście wypracowywaniu metod pracy z daną klasą. Też stosujemy spacer edukacyjny, czyli dyrektor, wicedyrektorzy chodzą na spacer edukacyjny, taką podobną metodę, jak Darek opowiadał, krok w krok za klasą. I spotykają się wszyscy nauczyciele. I czemu to służy? No przede wszystkim wymianie doświadczeń. Przede wszystkim temu, że kiedy matematyk opowiada o klasie, że u niego na lekcji uczniowie pięknie pracują, są bardzo aktywni, no to pozostali nauczyciele mający, powiedzmy, trudność z dyscypliną, z zachowaniami na lekcji, pytają, jak ty to robisz? I ta informacja zwrotna służy przede wszystkim podnoszeniu swoich umiejętności, ale też można, nauczyciele wzajemnie zapraszają się na lekcje, przyjdź, pooglądaj moje lekcje, albo przyjdź, zobacz, jak to się dzieje. Ale jest też taki bardzo ważny aspekt wychowawczy, ponieważ omawiamy każdego ucznia i być może to jest ta specyfika naszej szkoły, że my omawiamy każdego ucznia i omawiamy jego sytuację rodzinną, jego sytuację zdrowotną. Wtedy pojawiają się informacje, które otwierają oczy nauczycielom. Ja na przykład dowiedziałam się o tym, że chłopiec, który mocno, mocno rozrabia na moich lekcjach, rozrabia, czyli nagle zaczął przeszkadzać, rozmawiać, nie pracuje. Kiedy dowiedziałam się o tym, że no mama jest bardzo ciężko chora i rokowania są trudne, no zrozumiałam jego sposób postępowania, tak? Czy zupełnie inaczej na to dziecko spojrzałam. Więc uważam, że to jest bardzo ważne i tu też wychodzą wnioski do naszego rozwoju, to znaczy nauczyciele wzajemnie podejmują decyzje na przykład o tym, że powinniśmy popracować nad takim i takim obszarem i to jest też element do ich indywidualnej pracy albo do planowania szkoleń dla nauczycieli. No i to, o czym chciałam powiedzieć, to konkursy, które organizują nasi nauczyciele i inspiracje, jakby idziemy za nauczycielem, muszę sobie przesunąć, przepraszam, to okienko, bo nie widzę tego, o czym chciałam opowiadać. Organizacja konkursów i tu Państwu chcę powiedzieć, że slajd, który widzicie, to jest konkurs młodego programisty, to jest dolnośląski konkurs organizowany przez nauczycieli mojej placówki. Zaczął się od zwykłych konkursów, od zwykłego konkursu tak w naszej, takiego międzyszkolnego. Tak mocno się rozwinął i co za tym poszło? Za tym poszedł eksperyment pedagogiczny, który w tej chwili w szkole prowadzimy. Eksperyment i klasy eksperymentalne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, czyli zaczęliśmy od małego konkursiku informatycznego,
a teraz prowadzimy klasy eksperymentalne, ale chcę powiedzieć o tym, że tak naprawdę była to inspiracja nauczycieli. Innowacje, które są w szkole realizowane, to też są inspiracje nauczycieli. Nauczyciel, który poprosi o dofinansowanie, poprosi o wsparcie finansowe w realizacji szkolenia, które sobie wymyślił, potem przenosi to do szkoły, tworząc nowe pomysły. I na przykład uważność w edukacji, projekt, który realizujemy, w tym roku jest to nowy pomysł, właśnie urodził się z pomysłu nauczyciela. Czyli my nie narzucamy w ich rozwoju zawodowym, tylko wspieramy i próbujemy, pozwalamy rozwijać się nauczycielom. Różne projekty, które są realizowane, to jest to, że dyrektor idzie za pomysłem nauczyciela i pozwala mu, powiedziałabym, na rozwijanie skrzydeł. Dobrze, i już tak kończąc, Przemek, to no i teraz w drugą stronę muszę przesunąć okienko, to chciałam powiedzieć o tym, jak wygląda organizacja szkoleń. Pewnie we wszystkich szkołach jest podobna. My robimy podwójną diagnozę potrzeb. Robimy diagnozę w październiku, listopadzie, czyli w momencie, kiedy nauczyciele rozpoczynają pracę, żeby po pierwsze zaplanować fundusze na przyszły rok, a po drugie sprawdzić, w jakim kierunku nauczyciele chcą się rozwijać. Szczególnie chodzi o studia podyplomowe, o jakieś drogie formy, drogie kursy. Tą diagnozę robimy internetowo poprzez, my pracujemy tutaj, lider WDN-u pracuje na dysku Google, czyli robi takie kwestionariusze, ankiety sprawdzające, w jakim charakterze nauczyciele, w jakim kierunku nauczyciele chcą rozwijać swoje umiejętności. I potem drugą diagnozę robimy na samym początku roku, sprawdzając tak, jakie są wnioski z nadzoru z poprzedniego roku, jakie są priorytety. Pytamy nauczycieli, który z tych tematów będzie dla nich najbardziej, który będzie najbardziej ciekawy z proponowanych tematów i zawsze staramy się zostawić to okienko, jakie inne pomysły w tym roku szkolnym, jakie inne szkolenia, jakie są potrzeby indywidualne, rozwojowe nauczycieli. No i potem już dyrektor planuje takie spotkania. Co jest istotne, co obserwuję zarówno jako będąc dyrektorem, jak i będąc szkoleniowcem, to ta dobrowolność, czyli ja bym tutaj powiedziała, że to organizowanie szkoleń i wspomaganie powinno być 3 razy D, czyli dobra diagnoza, dobrowolność i dofinansowanie. Dobrowolność to znaczy, jeżeli ja jako szkoleniowiec, spotykając się z grupą nauczycieli przymuszonych przez dyrektora do bycia na tym szkoleniu, widzę niechęć, widzę ogromny opór i niewiele trafi do takich osób, które są zamknięte i zablokowane. Natomiast jeżeli nauczyciel ma możliwość dobrowolnego zgłoszenia się, czyli wybrania tego, co jest mu potrzebne, no to zupełnie inaczej do tego podchodzi. No i dofinansowanie to jest ostatni ważny element. W mojej szkole dofinansowaniem szkoleń zajmuje się komisja. Komisja, czyli organ złożony z nauczycieli. To oni planują, sprawdzają, nadzorują i dostarczają dyrektorowi listę osób, które przeszkoliły się, oni wprowadzili te procedury dofinansowania. Co jest ważne, prawie wszystkie formy proponowane przez nauczycieli są dofinansowywane. Czyli nasi nauczyciele nie boją się, że wydam dużo pieniędzy, że szkolenie jest drogie, tylko po prostu z bardzo wielu szkoleń mają możliwość skorzystania. No i to chyba w takim dużym skrócie. Mam nadzieję, że nie przekroczyłam czasu. Nie przekroczyłaś. Cieszę się, że pojawiły się pytania. Tak, pojawiła się właściwie bardziej taka wątpliwość od pani Magdaleny. Mm-hmm. Niesamowite, że pani nauczyciele tak angażują się w pracę. U mnie widzę spadek energii, zazdroszczę i uśmiech. Tak. Ja rozumiem, że gdzieś za tym uśmiechem może być jakaś niewiara, że opowiadasz o jakiejś nierzeczywistości.
Jak myślisz, skąd się ta aktywność bierze? Ja uważam, że pozwolenie ludziom na rozwijanie skrzydeł napędza ich. Jeżeli ich się nie blokuje, jeżeli ja swoim nauczycielom mówię spróbuj, okej, zobaczymy jak będzie, idź, sprawdzimy, ale też druga rzecz, dyrektor, bo to dyrektor tak decyduje, dyrektor wyszukuje możliwości rozwoju. Jeżeli dwóch nauczycieli zrobiło uważność, czyli ten trening uważności i przyszło i powiedziało, słuchaj, chcemy poprowadzić zajęcia z uważności, chcemy zrobić innowacje, czy znajdą się na to pieniądze, to dyrektor stara się tak zorganizować, czyli to finansowe wsparcie no też rozwija, też umożliwia realizację potrzeb, realizację naprawdę świetnego pomysłu. Czyli rozumiem, że kamienia filozoficznego, który czyni z nauczycieli osoby, które nigdy się nie męczą, nie macie, ale wykorzystujecie takie narzędzia typu samodzielność, typu współdecydowanie, typu uczestniczenie w planowaniu, różnego rodzaju takie działania. Tak to rozumiem. Dzięki za przypomnienie tego wątku, tego wątku związanego ze wspomaganiem, chociaż mam wrażenie, że to rozróżnienie na wspomaganie i kontrolę jest trochę takim rozróżnieniem urzędniczym, bo mam wrażenie, że jeżeli dyrektorzy mają taką intencję, żeby wspomagać, to ta część kontrolna też jest wspomagająca. Darek wspominał na przykład o takim języku wsparciowym w opisie sytuacji, które nawet są trudne w sytuacjach klasowych podczas obserwacji. Czy można o nich mówić w klimacie osiągnięć, zasobów, a nie tylko strat i problemów, które się pojawiają. To też jest działanie na rzecz wspomagania. A jeszcze mam jedną uwagę chyba a propos wystąpienia Jowity. Też zazdroszczę, nasi mają dużą ilość szkoleń zakupionych w ramach projektu, a nie bardzo chcą korzystać, chociaż sami te szkolenia wcześniej proponowali. Ja rozumiem, że to jest taki syndrom przeładowania szkoleniami. Tak, jeżeli jest ich za dużo. Jako szkoleniowiec, to też pozwolę się tutaj wypowiedzieć, chociaż nie mam tu roli eksperta, ale chcę powiedzieć, że czasami jest tak, że decyzje nauczycieli albo taki opór nauczycieli jest też wart uwagi z tego powodu, że może on świadczyć o tym, że doświadczenia szkoleniowe, które dostają, nie są z ich punktu widzenia sensowne, nawet jeżeli je wybrali, bo na przykład nie dostaną tego, czego się spodziewali dostać, albo nie potrafią zobaczyć przełożenia. To jest trochę też taki głos. Ja oczywiście nie wiem, jak konkretnie w tym wypadku to wygląda, ale myślę sobie, że rynek usług szkoleniowych dla nauczycieli jest na tyle rozbudowany, że zawsze uważnie go obserwując, mogą Państwo wybrać te podmioty, które robią to w taki sposób, że nauczyciele z pewnym zaangażowaniem się w te szkolenia angażują. Łatwo to zauważyć w nadzorze, bo mam wrażenie, że jeżeli nauczyciele próbują wprowadzać na lekcjach coś, czego się nauczyli podczas szkoleń, no to świadczy o tym, że to były dobre szkolenia i warto powtarzać te, które od tego podmiotu pochodzą. Ja też rozumiem, no właśnie, też się czasem tak zdarza, że jak to ktoś napisał na czacie, dyrekcja, że nie wiedzą, czego ostatecznie chcą wynieść ze szkoleń. No to trochę jest też pokłosie takiej sytuacji, w której szkolenia, na które przeznaczona jest określona część budżetu, są po prostu pewnego rodzaju liturgią, która się w szkołach odbywa. Wydaje się, że nadzór jest też dobrą okazją do tego, żeby na przykład wiązać tematykę z tym, co jest wnioskiem z nadzoru. Ale to już trochę inny jest temat. Być może w przyszłym roku poświęcimy temu sensownemu planowaniu doskonalenia specjalny webinar. Bardzo Wam dziękuję za wystąpienie i podzielenie się swoimi praktykami, ale mam jeszcze jedno pytanie, takie podsumowujące, domykające,
które staram się zadać prelegentom zwykle na końcu, to jest takie pytanie, gdybyście mogli bardzo syntetycznie, krótko powiedzieć, co w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego jest dla ciebie najważniejsze. Trochę tak, jakby przyszedł do ciebie człowiek, który właśnie został dyrektorem albo dyrektorką szkoły, wie, że ten nadzór ma sprawować, a no i taki jest trochę zgubiony. Co jest właściwie w tym ważne? No będę chodzić na te lekcje, oglądać tych nauczycieli, ale właściwie co jest ważne? To jakbyście na to pytanie odpowiedzieli? Zacznę od Ani, bo dawno jej nie słyszeliśmy. Ja już mówiłam, dla mnie najważniejsze są relacje. Budowanie relacji to jest podstawa, zbudowanie zespołu, który się ze sobą dogaduje, rozumie, współpracuje. Jeszcze się pochwalę na koniec takim przykładem. Myślę, że to też fajnie działa. Słuchajcie, moja pierwsza rada pedagogiczna w sierpniu to jest zawsze rada taka, jak nazwę to w cudzysłowie, zabawowa. My przywozimy z wakacji, każdy ma przywieźć jakiś gadżet, jakąś pamiątkę. Wkładamy to wszystko do jednego pudełka i losujemy na tej pierwszej radzie i zgadujemy, od kogo to było przywiezione i ewentualnie skąd. Jest przy tym dużo zabawy, my zawsze też jakieś zabawy integracyjne robimy w tym dniu. Nie rozpoczynamy, wiecie, od tego, no nowy rok, to trzeba plan, tu kto za co odpowiedzialny. Nie. I to naprawdę powoduje, że ludzie chcą u nas pracować. To mi się, no cieszę się bardzo, pomimo że praktycznie moje grono w 3/4%, 3/4 grona musiało odejść w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową, to cieszę się bardzo, że przez te 5 lat z powrotem zbudowaliśmy takie grono, które lubi ze sobą współpracować i lubi ze sobą być. Dla mnie no relacje. Tak. Budowanie relacji, to oczywiście jest bardzo, już słyszę takie pytania, no dobra, ale jak? Ale rozumiem, że podałeś przykład. To jest jedno z tych działań i ja myślę, że to na tym polega, że no, nie ma recepty na dobre relacje, ale warto podejmować rozmaite działania, które czynią z Rady Pedagogicznej nie tylko miejsce tej niezwykle ważnej pracy ze smutną miną, tylko miejsce, w której ludzie po prostu ze sobą są, bo to buduje zaufanie i na przykład powoduje, że dyrektor nie jest traktowany jako osoba, która mnie przychodzi dopaść na błędzie, tylko jest klimat pewnej wspólnej pracy nad ważnym dla wszystkich działaniem, ale to rzeczywiście wymaga aktywności. Jowita. No najczęściej nadzór pedagogiczny wiąże się przede wszystkim z kontrolą i z takim właśnie odbiorem nauczycieli, którzy czują się oceniani, więc dla mnie istotna jest taka jasność, klarowność wymagań i prostota. Tak, żeby nie było domysłów, żeby nie było spekulacji ze strony nauczycieli, tylko jasno powiedziane na początku i określone. Kiedy, czyli możliwie do kogo, pełna informacja. Tak, taka pełna informacja przede wszystkim, żeby nie było zaskoczenia w tym obszarze kontroli, ale też we wspomaganiu. Jasne. Zasady, jasne zasady. Jasne, dzięki. I Darek? To idąc tym tokiem dalej, to zgadzam się w 100% to, co mówiła Ania i Jowita. Dla mnie dialog na każdym etapie współpracy, czyli wypracowywania czegoś, wprowadzania, dialog, jeszcze raz dialog. No i to tutaj też chciałem o tym powiedzieć, ale tutaj już powiedziała to Jowita. Celowość tego, po co to robimy i kryteria informacji zwrotnej. Czyli co nauczyciel dzięki temu uzyska, czyli to dla niego ważne i wtedy będzie też sukces. Także uważam, że o tych rzeczach powinien pamiętać każdy dyrektor, nie tylko ten, który, tak jak tutaj piszą panie, czy, że są pierwszy rok, ale ci, którzy są 21 rok, moim zdaniem też chciałbym przynajmniej pamiętać o tym w kolejnych latach. Czyli otwartość, komunikacja, nawet jeżeli wykonujesz procedurę, która nie jest dla ludzi jakoś bardzo przyjemna, tak jak to powiedziałeś, Darek, no mało jest takich, którzy skaczą z radości na informację, że przyjdzie dyrektor, ale z drugiej strony jasna informacja, po co to jest, jak to będzie robione, według jakich kryteriów, co będzie z danymi, że one będą nam wszystkim służyć. No to powtarzanie tego
i to w wiarygodny sposób, czyli żeby za tym szły fakty, jakoś buduje tą współpracę wokół nadzoru. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Darkowi jeszcze za ekstra prezent dla naszych słuchaczy i widzów w postaci tego arkusza. Zapomniałem słowa, przepraszam bardzo. Wyślemy go wszystkim. Będziemy już powolutku lądować. Ja jeszcze mam dla Państwa kilka takich informacji organizacyjnych. Jak zwykle zapraszamy na seminarium. W ubiegłym miesiącu go nie zorganizowaliśmy ze względu na absolutnie niezwykłą gęstość zarówno webinarów, jak i ważnych działań, w które angażowani byli dyrektorzy, ale 1 czerwca się odbędzie o 12. Zapraszamy wszystkich chętnych. To jest taki moment, w którym uwaga nie jest na prelegentach, tylko w małych grupach dyrektorzy mogą po prostu ze sobą porozmawiać na wybrane przez siebie tematy, głosują nad tym, które są najważniejsze. Organizujemy takie małe grupki i zbieramy to. Czyli jest to typowy przykład takiej sieci uczącej się od siebie. Ja mam przyjemność to moderować, ale wszystkie ważne role pełnią tam obecni dyrektorzy w takiej formie, w jakiej chcą. Zapraszamy 1 czerwca kolejne spotkanie. I jeszcze parę słów o ofercie. Tutaj jest nasz adres, na który można pisać wszelakie uwagi dotyczące naszej sieci dyrektorskiej, ale też potrzeb dyrektorów. Planujemy w tej chwili przyszły rok, więc jeśli Państwo chcą, żebyśmy czymś się zajmowali, to bardzo prosimy o informowanie nas. Tutaj jest adres, pod którym można pisać. Widzę wszystkie maile, zajmuję się nimi, odpowiadam. Nie jest to żadna czarna skrzynka. Na pewno coś się stanie z tym, co Państwo do nas napiszą. Centrum Edukacji dla Dyrektorów i Dyrektorek robi sieć, ale robi również letnią szkołę, o której Państwu wspominałem na początku. Ta letnia szkoła, żeby wyjaśnić wątpliwości, bo część z Państwa, którzy uczestniczą już w programach CEO, na przykład w programie CRS, albo są słuchaczami studium podyplomowego liderów oświaty, będą zaproszeni na taką coroczną letnią szkołę. Właściwie już prawdopodobnie jesteście zaproszeni, więc jeżeli macie to zaproszenie, to moja propozycja letniej szkoły sierpniowej jest nie dla Was, ponieważ Wy i tak z tego skorzystacie. Wszyscy ci z Państwa, którzy tego zaproszenia nie mają z racji uczestniczenia w naszych programach, to właśnie dla Was jest ta oferta i to zaproszenie. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam też, że realizujemy wciąż nabór do programu Całościowy Rozwój Szkoły. To jest właśnie ten program, gdzie dyrektorzy tych szkół są zapraszani na tą coroczną, powtarzającą się letnią szkołę. Zachęcamy do zaglądania na nasze strony, przyglądania się sposobowi pracy w tym projekcie. Teraz nie mam czasu, żeby go szczegółowo opisać. Prowadzimy również warsztaty. Tutaj strona, na której można je znaleźć, umożliwiająca poznawanie nowych kompetencji dla rad pedagogicznych, a także metodyczne kursy internetowe wciąż obecne w naszej ofercie. Jest tam mentor, są praktycy, zatem nauczyciele, którzy chcą z tego skorzystać, mogą uczyć się razem z innymi nauczycielami. Odporna szkoła dla dyrektora to, w czym Państwo teraz uczestniczą. Bardzo się z tego cieszę i zapraszam na kolejne spotkania. Podkreślenie, że to jest bezpłatne. No właśnie, i edycja otwarta letniej szkoły dyrektorów. Jeszcze raz przypominam, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nie dostali zaproszeń na wydarzenie czerwcowe, które jest związane z obecnością już w naszych programach. Zachęcamy do budowania społeczności. Mam wrażenie, że może to być okazja do takiego nadania wymiaru rzeczywistego spotkania naszej dyrektorskiej sieci. Zapraszam, im szybciej, tym to będzie taniej.
mam wrażenie, że jak na wydarzenia dla dyrektorów szkół trzymamy się raczej niskich stanów, jeśli chodzi o oceny. Bardzo serdecznie zapraszam. I jeszcze raz dziękuję za znalezienie w tym szczególnym momencie czasu na spotkanie z nami. Jeszcze raz dziękuję prelegentom. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.